Kochani, jesteśmy wyrywani z fasad naszego oprogramowania. Bardzo mocno. Ten rok będzie bardzo, ale to bardzo intensywny i będą się działy różne rzeczy w ludziach, bo na scenie światowej, słuchajcie, nie grozi nam. Tutaj to już jest przestrzeń w ogóle zbalansowana. Teraz przechodzimy w ten etap, gdzie jako społeczeństwo, kolektyw, będziemy się reorganizować oddolnie. Czyli będą się tworzyć nowe społeczności, jako nowa świadomość, jako nowy kierunek wibracyjny. Natomiast bardziej takim niebezpiecznym jest to właśnie, co się z nami dzieje, czyli nie światowa scena, ale to, co się w nas dzieje, jako oczyszczanie, wyrzucanie naszego oprogramowania. Więc zauważcie, jaka różnorodność. Ja specjalnie tak chciałam, żeby kilka osób powiedziało, bo zobaczcie, jaka różnorodność, że każdy przychodzi inaczej. Czyli nie ma jakiegoś wzorca jednego, którego można by było się trzymać, tylko każdy przychodzi to inaczej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy nie mieli uziemienia w swoich ciałach, bo bez tego po prostu będzie tobą telepało. Na zewnątrz będzie coraz mocniej telepało i to jest czas, kiedy my mamy wchodzić właśnie ze swoimi wysoko wibrującym polem, które jest uziemione w naszym ciele i po prostu dalej żyć życie i nie utożsamiać się z innymi ludźmi, z ich problemami, już na pewno nie z tym, co się dzieje na świecie, w wiadomościach. Telewizor w ogóle nie ma prawa być włączony. On nawet nie powinien być w naszych domach. Musimy dbać o higienę energetyczną i to uziemienie, nad którym dzisiaj sobie troszeczkę mocniej popracujemy, jest stanem najbardziej priorytetowym, dlatego że bez tego będzie szarpało całe Twoje energetyczne pole. A jeszcze dodam, co powoduje uziemienie, kiedy jesteś w jedności z Matką Ziemią. Planeta tego bardzo na nas to wymusza, żeby żyć w energetycznej jedności z nią, a nie tak jak do tej pory byliśmy oderwani, żyliśmy w głowach jako cywilizacja, czyli w intelekcie. Kiedy żyjesz w jedności z Ziemią, Twoje pole jest rozłożone i nie rezonuje ze stanami emocjonalnymi. Bo tak jak mówię, emocje to jest plus, energia ziemi to jest minus, która rozładowywuje te stany napięciowe, lękowe, emocjonalne. Więc kiedy zaczynasz z tej przestrzeni żyć, zauważasz, że ludzie dookoła ciebie, mimo że gdzieś tam komuś jakieś wkurzenie się wyrzuci, ale ty zauważasz, że ty umiesz zachować stan szczęśliwości bez żadnego powodu. Nadal, mimo tego, co widzą Twoje oczy. Po prostu jesteś w innym wymiarze, czyli na tym wyższym piętrze, jak ostatnio mówiłam, z poziomu, którego Ty po prostu masz wibracyjne zrozumienie i ogromną empatię dla tych ludzi, jako to zrozumienie bycia w tym wyższym wymiarze. Ja tak pokazuję, że wyżej, tylko dla naszej głowy, żeby mogła zrozumieć, tak, ale tak naprawdę to jest. Po prostu wibracyjnie jesteś gdzie indziej niż ludzie, którzy dookoła ciebie żyją życie i ciągle gdzieś się spieszą. Więc po prostu masz duże zrozumienie, bo masz jedność ze swoim energetycznym polem, czyli twoje oczy widzą, ale ty masz inny wzrok i widzisz tym innym wzrokiem z ducha, że ty jesteś większa, że ty nie jesteś swoim ciałem, tylko ty jesteś, przenikasz swoje ciało i przenikasz ich wszystkich. Jako świadomość, która jest po prostu energetycznym polem. I to jest ten stan, o którym mówił Jezus: bądź na tym świecie, ale nie jak z niego. To jest właśnie ten stan, w którym jesteś gdzieś głębiej w sobie i po prostu masz zrozumienie, że ci ludzie nie wiedzą. Ale ponieważ ty wiesz, to twój stan, że ty wiesz, wystarczy. Wystarczy dla nich, że ty nie masz się wkręcać. Ty nie masz ubolewać, ty masz robić odwrotnie, masz utrzymywać swoje światło. I ty masz świadomość w tej przestrzeni, że właśnie w ten sposób, tu i teraz, w tym odmiennym, uniesionym i rozszerzonym stanie świadomości, ty tych ludzi ogromnie, ogromnie wspierasz. Ja wiem, że ja to niby tyle razy mówiłam, nie? Ale zobaczcie, jak to ciągle sobie trzeba przypominać. No bo co robi nasz umysł, kiedy wpadamy właśnie w te częstotliwości, a one będą coraz silniejsze, od razu nam wycina pamięć, że zapominamy. Czyli to, co wiemy, to gdzieś jakby tam hello, gdzieś daleko w tle i po prostu o tym zapominamy i niepoczytalność staje się w nas silniejsza. Więc te stany dyskomfortu, one
przypominają ci od razu, powracaj do środka. Planeta z nami czy bez nas, ona się dostraja do światła. Natomiast nasze pole jako matryca ludzkości, ponieważ jest nas bardzo dużo jako samoświadomych istot, które już czują swoją tożsamość, osadzają się coraz bardziej do środka. Nas już jest tak dużo, że nasze pole energii tworzy bufor, że do żadnych ciężkich zdarzeń na świecie nie jesteśmy, nie, świat nie jest w stanie niczego już wywołać, nie jest w stanie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy my, świetliści, którzy zmieniają potencjały na tej planecie. Dlatego my się nie mamy zastanawiać, w jaki sposób to się zadzieje. My nie mamy w ogóle się wkręcać w cokolwiek, czym ten świat straszy, dlatego że to jest po pierwsze szkoda czasu i twojej energii, bo później się będziesz zawsze źle czuć, kiedy nadmiar uwagi dasz takim rzeczom, a po drugie nasze światło po prostu rozegra całą scenę w sposób tak doskonały, których ty nie jesteś w stanie w ogóle przewidzieć. Po prostu chodzi o częstotliwości, bo nic innego nie ma. Żadnej protezy, nie ma żadnego remedium, tylko twoje własne światło, które jest w tobie Bogiem. Coraz bardziej odkrywamy tą Bożą moc, która do nas spływa, bo tak jak mówię, Bóg jest potężny, dlatego ta moc przez ciebie chce przepływać i każdy opór, który jest tą częstotliwością jeszcze w tobie nieuzdrowioną, nieuświadomioną, po prostu wychodzi na powierzchnię i to, co masz zrobić, to nic. Rozumiecie? Nic nie masz z tym robić. Z powrotem masz powracać do swojego królestwa. I to jest tak proste, a jednocześnie bardzo trudne, dlatego że część, stara część naszej tożsamości, która jest egotyczna, ona była osadzona na totalnej kontroli naszej rzeczywistości, naszego ciała, wszystkiego. I ona chce ciągle ze wszystkim coś robić. Nasze ego by najchętniej się oczyszczało do końca życia. Cały czas ono chce coś robić. Nie dasz rady. Zapomnij. Zapomnij o rozklimianiu, co z ciebie, z czego się wzięło, jakie ty jeszcze wzorce powinnaś odkryć. Zostaw to. Kochani, zostawcie to. Szkoda czasu. Bo mało tego, to, że właśnie to robisz, jesteś w pozycji rozklimiania, analizowania i jesteś w głowie, a tego nie widzisz. Ty masz się jedynie oddać Bogu, twojej wyższej jaźni, twojemu światłu, a to światło wie, co ma z tobą zrobić. I wtedy po prostu w najłatwiejszy sposób się rozpuszczasz, przez to, że wychodzisz z kontroli. I przez to, że się rozpuszczasz, bo wychodzisz z kontroli, czyli nic nie wiem, nie rozumiem i to jest w porządku i to jest prawidłowy kierunek, w którym idę, to właśnie spowoduje, że te wszystkie wzorce, które twoje ego by chciało z każdej strony obejrzeć i się zastanowić, co z tym zrobić, to te wzorce po prostu się w tobie same z siebie rozpuszczą. Prostota. Niesamowita prostota. Właśnie stajemy twarzą w twarz z różnymi egregorami światowymi, a jednym z największych jest świat Ezo, w którym ludzie utknęli, czyli wiecie, my z pośredników do Boga jako kapłanów, księży i tak dalej, jako religię, to umiemy to już odróżnić i wiemy, że to jest fałszywa flaga, tak? Natomiast świat Ezo ma inną flagę, której my jeszcze nie umiemy odróżnić, że to też jest fałszywa flaga, że tutaj się natworzyło ogrom pośredników do Boga i my się w te pułapki łapiemy. I dostałam dzisiaj takie pytanko, od osoby, która, i ja się zapytałam, czy mogłabym to wykorzystać, tą wiadomość na dzisiejsze spotkanie. I tutaj chodzi o jakąś grupę osób, które, no to jest świat Ezo, ogólnie nazwijmy, tak? Czy to będą Plejadianie, Orionici, czy Atlantydzi, czy tam jeszcze nie wiadomo co, czy może Inkowie, czy jakaś wiedza starożytna. No tego jest ogrom, co żeśmy utknęli w naszej kulturze i w różnych takich przestrzeniach. To wszystko dla mnie to jest jeden i ten sam świat Ezo, czyli pośrednictwo do źródła. I tutaj taka osoba do mnie wysłała mi tą wiadomość, którą dostała i co powinna na to zareagować, co powinna z tym zrobić.
Cześć. Zazwyczaj tego nie robię, w sensie nie piszę do każdego, co mi się pokaże w energii tej osoby, żeby nie odbierać nikomu doświadczenia, ale w Twoim wypadku miałam intensywne znaki, które wręcz mnie ponaglały, więc uznaję, że górze bardzo zależy na tym, żebyś wiedział. Wiadomość brzmi, spadłeś energetycznie. Ważne dla nich, dla góry, żebyś utrzymał ten stan wzrostu co wcześniej, a tutaj wygląda teraz tak, jakbyś trochę zboczył z wyznaczonej ścieżki. I tyle. Może ty będziesz wiedział lepiej, o co mi chodzi. I to jest tylko przykład, kochani, naszego zapętlenia w różne struktury energetyczne, czyli jak odróżnić energię manipulacji od energii, która jest Twoją wolnością, która jest Twoim królestwem. Wszystkie osoby, istoty, które w jakikolwiek sposób, czy to próbują Ci coś narzucić, próbują Ci podprogowo zasugerować, narzucają Ci się wiadomościami, czy to mailowymi, czy telefonicznymi, SMS-ami, jakikolwiek sposób, że wchodzą w Twoją przestrzeń, narzucając Ci swój punkt widzenia, często podkreślając, podcierając się Bogiem, miłością dla Twojego dobra. Tutaj było to nazwane, że to z góry przychodzi informacja. Kochani, to już jest czas, żebyśmy nauczyli się odróżniać częstotliwości. To nigdy nie są wiadomości od źródła. To nigdy nie są informacje płynące od istoty światła. Zawsze jest to ego, duchowe ego drugiej osoby, bo akurat jesteśmy w przestrzeni duchowej, które po prostu czyni z siebie pośrednika energetycznie i będzie Ci robić różne na przykład przekazy dla Ciebie. Kochani, jeżeli ktoś mi wysyła przekaz, czy ktoś Wam wysyła przekaz dla Ciebie, to zadaj sobie proste pytanie. Dlaczego ja mam słuchać czy Boga na zewnątrz przez kogoś, a nie bezpośrednio od środka? Dlaczego Bóg ma się ze mną kontaktować przez przekaz czyjś, a nie bezpośrednio przez moje serce? Zobaczcie, jakie to jest proste. Bóg nigdy nie robi tak, żeby Tobie powiedzieć coś cudzymi ustami, szczególnie takimi, które będą Cię haczyć i posłuchaj, bo to jest dla Ciebie teraz ważne, bo Bóg chce Ci powiedzieć przeze mnie. Zacznijcie to, kochani, odróżniać. Oczywiście są istoty, które z miłości i prawdy mają dla Ciebie piękne wskazówki, ale to nie są istoty nigdy, które będą Ci się same narzucały. A tutaj mówimy o energii, która się po prostu narzuca, że sama do Ciebie pisze, czy to na telefonie, czy mailowo i podprogowo Ci sugeruje, że coś jest z Tobą nie tak. Tutaj ewidentnie chodzi o sytuację, gdzie po prostu ta osoba, która do mnie napisała, odeszła z pewnej przestrzeni i ta przestrzeń po prostu jej się to nie podoba i zaczyna sugerować, że drugiej osobie, że coś jest z tobą nie tak i spadły ci wibracje. Stary numer ego, tak? Więc istoty światła miłość nigdy nie narzuca. Dlaczego? Bo miłość to wolność. Kochani, Bóg to jest wolność. Miłość zawsze chce Twojej wolności i zawsze chce, żebyś Ty uczył się słuchać swojego serca, a nie przekazów z zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że z zewnątrz Cię nie rozwija, rozwija Cię tylko z wewnątrz. I to jest ogromna różnica, bo zobaczcie, jak się zachowuje nasze ego, kiedy dostaje przekazy z zewnątrz, a przecież wiemy, że takich przekazujących to jest masa, jasnowidzących czy wróżek, zajmujących się tarotami, anielskimi kartami. Jeżeli tutaj ktoś jest z Was i się tym zajmuje, nie mam na myśli tutaj, żeby komuś uwłaczyć w jakikolwiek sposób. Ja tylko po prostu chcę Wam pokazać, że to nie rozwija drugiego człowieka. Nie rozwija. Bo co robi jego ego? Ego nigdy nie chce słuchać serca i patrzeć od środka, tylko chce na zewnątrz, bo jest łatwiej, jak ktoś powie i ja w jakim kierunku mam iść, dlatego ja zawsze podkreślam, nigdy nie mów nikomu, co ma zrobić, tylko naucz go,
jak słuchać swojego serca i serce zawsze go poprowadzi do najlepszego potencjału dla niego. I wtedy taka osoba się będzie rozwijać. Natomiast kiedy słucha wskazówek innych, nasze ego, to powoduje, że za każdym razem, kiedy ma jakiś problem, ono się zaczyna uzależniać nawykowo. Po co ja mam robić wysiłek i się rozłożyć i trwać, dopóki łaska do mnie spłynie i zacznę coś odczuwać, coś rozumieć? Lepiej iść na skróty i zapytać tego, kogo zawsze pytam. Co ty o tym myślisz? Może byś miał jakiś przekaz dla mnie? Kochani, to są czasy, kiedy trzeba te zabawki porzucić. Bo tak jak mówię, to cię nie rozwija. I co jest ciekawe, że nie uświadamiamy sobie tego, bo myślimy, że to jest okej. To może być twoja przyjaciółka, twoja koleżanka, gdzie ty po prostu nie zauważasz, że oddajesz się jej energii i ciągle o niej, ją o coś pytasz. A ona ma jakiś status nad tobą, bo ty jej taki status dałaś, takiego autorytetu, że ona to będzie, bo ona może widzi, ona lepiej czuje ode mnie, ona mi powie. I co to powoduje? Że utrzymujesz się cały czas na poziomie bycia ofiarą, czyli nie słuchasz swojego wnętrza, nie robisz wysiłku, żeby się przebić przez tą zamkniętą bramę, którą trzyma ego i żeby słuchać: ukochany ojcze, matko we mnie, jakkolwiek nazwiesz, co ty o tym myślisz? Jaką ty dasz mi wskazówkę? No i kiedy tak pytasz, to trzeba trochę posiedzieć, żeby odpowiedź do ciebie przyszła. Ona może przyjść nie w tym momencie, ona może przyjść za godzinę, ona może przyjść następnego dnia, ale przyjdzie, wierz mi, przyjdzie, bo tak działa świat kwantowy wibracyjny, jako nasza esencja, która się do nas przybija, kiedy tworzymy portal. A kiedy tworzymy portal? Kiedy się zwracamy do miłości w sobie, o pomoc. Kiedy się nie zwracamy, nie tworzymy portalu. Kochani, ta częstotliwość jest tak podkręcana, że kiedy będziesz się trzymać autorytetu, że ktoś ci da gotowca i będzie odpowiadać na twoje pytania albo cię będzie oczyszczać, no nie rozwijasz się i ta moc, która płynie, będzie cię szarpać. Będzie cię szarpać, dlatego że twoje pole się nie rozwija. Nie ma ciebie jako gospodarza, jesteś na zewnątrz, twoja praktyka jest prawdopodobnie wtedy połowiczna, nie oddajesz się całkowicie, że tylko królestwo i nie świat, koniec. Jest tylko ten jeden cel, nie ma żadnego pośredniego innego. I wtedy, kiedy masz taką decyzję, że tylko Bóg, a nie ktoś inny, nie sugestie innych, to powoduje siłę determinacji w tobie. Siłę determinacji, która będzie ci służyła, że właśnie kiedy znajdziesz się w sytuacji jakiegoś otoczenia, które tobą szarpie, że w tej determinacji, w tej sile będziesz miała umiejętność wykreowania w sobie takiego wysiłku, żeby się wycofać i rozłożyć swoje energetyczne pole. Czyli zawsze kierować się do swojego wnętrza, do Boga. Zawsze moje serce. Bóg jest. I ty masz się nauczyć go słuchać, niczego więcej. To są czasy, kiedy my musimy naprawdę z tego wymiaru żyć i z tego wymiaru nadawać już, z tego wysokiego piętra. I wtedy się przekonasz, że życie jest piękne, jest łatwe, że ty nie masz jakiegoś wysiłku, żeby się przygotowywać do jakiejś medytacji, do jakichś rzeczy, które chcesz zrobić. Po prostu wibracji się nie da oszukać. Ona jest po prostu taka, że twoje pole się otwiera i ty czujesz, że tańczysz, że jesteś wolna. Wolność, czyli jeżeli potrzebujecie jeszcze gdzieś się złapać na zewnątrz, to słuchajcie ludzi, od których czujecie, że dają wam wolność, a nie kontrolę, żeby ich słuchać, co oni mają ci do powiedzenia, jaką wskazówkę, gdzie powinnaś skręcić w prawo czy w lewo. To już wtedy powinna być czerwona lampka, czy narzucają ci zbyt jakieś wiele rzeczy, technik do zrobienia. To już jest stara energia, stary świat. Coś, co cię będzie obklejać i powodować, że nie będziesz umieć rozłożonego w sobie serca słuchać, bo na pierwszym miejscu będą wibracyjnie różne techniki, metodologie, które masz jakby narzucane, żeby nimi wymuszać coś na swoim energetycznym polu, na przykład, żeby się czuć dobrze, tak? Nie działa. Kochani, nie działa. Będziesz czuć po prostu dyskomfort i nie rozumiesz, skąd on się bierze. A on się bierze z protez.
dlatego że wszystkie protezy to po prostu to jest sztuczna inteligencja, to jest coś, co pochodzi z umysłu, co sobie próbuje uzurpować władzę nad życiem, nad twoim polem energii. Natomiast miłość, ona ma władzę nad wszystkim, dlatego że ona żadnej władzy nie potrzebuje, dlatego że ona jest po prostu wszystkim, jest życiem. Więc kiedy do tej miłości się rozpuszczamy i jej słuchamy, to wtedy prawdziwie zaczynasz żyć. Twoje życie przebiega jako niesamowita tajemnica, która jest przygodą, że ty nie wiesz, co będzie za godzinę, nie wiesz, co będzie jutro, nie wiesz, jak będzie wyglądała twoja praca, czy to warsztaty, czy w ogóle praca gdzieś w Matrixie, gdzie jeszcze chodzisz. I nie ma dla ciebie nic znaczenia, dlatego że ty jesteś zakochana w swoim polu energetycznym, które jest w tobie Bogiem, które komunikuje się pięknymi uczuciami w twoim sercu, które masz wrażenie, że po prostu się cały czas do ciebie uśmiecha i cały czas i coraz bardziej zaczynasz czuć jakby tym nowym wzrokiem, że jest wszędzie dookoła ciebie światło. I wtedy, kiedy z takiej pozycji, z takiego wymiaru, z tej częstotliwości trzymania się w sobie Boga, idziesz do swojej pracy, to ta praca jest świeża. Mimo, że może być matriksowa, ale ona jest świeża, bo ty masz świeżą częstotliwość, która jest miłością Boga w tobie. Dobrze, kochani. To tyle by było z mojej strony, jeżeli. Mogę coś powiedzieć? Słucham, oczywiście. Ja chciałam potwierdzić, kiedyś, jak byłam w tamtym roku na Mazurach, to mówiłam właśnie o kartach tarota, bo ja się zajmowałam tarotem. I potwierdzam to, że tak jest, bo ja właśnie wtedy mówiłam, że tak na każdą sytuację stawiałam sobie tarota. I po prostu to się tak zrobiło chore, że ja po prostu nie umiałam inaczej funkcjonować, tylko robiłam to, stawiałam sobie tarota i w końcu byłam tak rozdygotana, że coś stwierdziłam, że coś nie tak. Ale potwierdzenie przyszło mi jeszcze, jak postawiłam jednej kobiecie karty i tam jej wychodziło, że ona spotka mężczyznę. I ona po jakimś czasie przyszła do mnie i mówi, że no spotkałam, ale żonatego. I po prostu ja się załamałam tym i stwierdziłam, że większą to robi ludziom krzywdę niż pomaga, bo jak ktoś nie ma w sobie wypracowanych pewnych rzeczy, czyli tej etyki nie ma takiej, no to sobie zrobi krzywdę, tak? No bo zrobiła sobie krzywdę, bo wzięła sobie żonatego i później wiadomo, jak to wszystko szarpa i tak dalej, od jednego do drugiego. Także potwierdzam to, jeżeli chodzi o karty. To nie jest dobry pomysł, bo my się w ogóle nie rozwijamy i ja to też czułam. Na Tak. szczęście mam już dawno temat zamknięty, jeżeli chodzi o to. Tylko to chciałam dodać, potwierdzam po prostu to. I teraz tak, wracając do tego, co Małgosia powiedziała, czy to będzie tarot, czy jakieś inne karty anielskie, czy cokolwiek jako protezy, które świat Ezo jest oblepiony, jest tego ocean, w którym ludzie utknęli, ich świadomości się nie potrafią wyrwać. Więc to działa tak, że zaczyna się w twojej przestrzeni, tak jak już trzymajmy się tego przykładu z Małgosią, że takie karty, zaczyna się z tego robić egregor energetyczny, który zaczyna siedzieć na twoim wielowymiarowym polu. I on zaczyna żyć swoim życiem. Ty zaczynasz się od tego uzależniać, co powie tarot, postawię sobie karty. I co to powoduje w tobie? Że ty nie słuchasz swojego serca bezpośrednio, tylko słuchasz protezy na zewnątrz siebie, która jest dla ciebie Bogiem. W ten sposób, ja chyba nawet na którymś YouTubie powiedziałam, w ten sposób tak samo ludzie religijni tworzą z obrazów Boga, bo energia z twojego pola idzie się przykleja do tego, czemu oddajesz kult, co jest dla ciebie większe od ciebie. Tarot się staje większy, karty stają się większe. Wszelkie wizerunki świętych, Boga, wszelkie wizerunki stają się większe od ciebie, bo ty dajesz temu uwagę i załóżmy się do tego modlisz. Oczywiście na początkowych etapach, kiedy w ogóle ktoś wychodzi
ze świata głowy w świat duchowy, to takie rzeczy mogą być potrzebne, jak na przykład modlenie się do obrazka, tak? Znam wielu ludzi swojej historii religijnych, którym to bardzo pomagało, że w ogóle weszli w modlitwę. Umysł potrzebuje złapać się czegoś na zewnątrz. Natomiast jeżeli tylko się tego trzymasz, no to się po prostu nie rozwijasz, dlatego że, zobaczcie kochani, jakie to jest proste. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Więc jakie to jest umniejszające temu, kim jesteś, kiedy się trzymasz jakiegoś kawałka czegoś na zewnątrz siebie i się do tego modlisz. Zobaczcie, jaka prosta analogia. Dlatego, jeżeli dajesz kult, czy to wahadełkom czemukolwiek, czy różnym maszynom, które uzdrawiają, staje się to dla ciebie Bogiem. Po prostu. Dlatego, że nie dojdziesz do swojego potencjału najwyższego mocy, którą w sobie posiadasz, że ty możesz, tak jak to pokazał Jezus, wszystko w sobie po prostu uzdrowić natychmiast. Nie dojdziesz do tego, dlatego że część ciebie jest do Boga zewnętrznego przyklejona i twoje pole energetyczne po prostu jest zamknięte. Dobrze, kochani, to tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że udało się to mnie jakby jeszcze bardziej wyartykułować, żeby przekonać umysł, że my naprawdę musimy z tych wszystkich rzeczy wychodzić, więc to królestwo, które nas się rozwija, prawdy, światła, życia, to jest totalna wolność od wszystkiego, co jest na zewnątrz ciebie, od wszystkiego. I kiedy taką wolność zaczynasz w sobie odkrywać, że tylko Bóg jest i ty się do Niego zbliżasz i stajesz się z Nim w tym zbliżaniu coraz bardziej jednym, czyli przechodzisz w proces uświadamiania sobie, że ty jesteś Bogiem, któremu, podkreślę na imię, miłość, jedynie miłość, to jest ważne, bo ego też lubi z siebie robić Boga, natomiast z miłości to tak, miłością nie da się tak manipulować, więc po prostu kiedy zaczynasz tego Boga w sobie doświadczać, to zaczynasz czynić coraz większe cuda. Twoje życie zaczyna być naprawdę święte, wzniosłe. Ty w ogóle odkrywasz inną percepcję, że doświadczasz jakby zatrzymania, że już nie biegniesz, że ciebie każda prosta chwila raduje, cieszy. Te najprostsze rzeczy najbardziej cię cieszą. Już nie tylko dziś emocje, bo coś tam fajnego wydarzenie, tylko coś, co zawsze obok ciebie było na wprost i ty tego nie zauważałaś. I ty zaczynasz to celebrować. Zaczyna w tym być miłość, która na siebie bezpośrednio patrzy i zaczynasz dotykać świętych wibracji, które powodują w tobie stan bycia zakochanym i ten stan po prostu wibracyjny zaczyna zarażać otoczenie. Twoje pole, które wibruje szeroko i wysoko, zaczyna oczyszczać twoją przestrzeń, twój dom, ludzi, którzy ocierają się o twoje pole energetyczne, różne przedmioty, wszystko się zaczyna oczyszczać tylko dlatego, że twoje piękne, majestatyczne pole zaczyna wibrować w tobie Bogiem, czyli miłością, która po prostu jest i niczego z zewnątrz nie potrzebuje, dlatego że sama jest spełnieniem, sama jest nagrodą sama w sobie, jest słodyczą, jest stanem, którego się po prostu nie da opisać naszymi słowami, ponieważ one są konceptualne, są zbyt prymitywne do tego stanu wibracji, do którego my zmierzamy, do którego się dostrajamy. I w perspektywie tego stanu, który zaczynamy dotykać, my zaczynamy rozumieć, że nasze słowa, nasza komunikacja w tym wymiarze jest bardzo, ale to bardzo prymitywna. Dlatego, że w tych wyższych wymiarach my po prostu wibracyjnie tą świeżością, tymi wysokimi, świetlistymi energiami się komunikujemy i my nie mówimy tych wszystkich słów, słowo po słowie uklicone w zdanie i na końcu, aha, no to teraz rozumiem. Tam nie potrzebujemy tego i tej linearności. To jest po prostu, aha, i wszystko wiesz. To jest po prostu magia, co jest przed nami. Więc kochani, po prostu trzymajmy się tej pięknej przestrzeni, do której już teraz powoli zapraszam, żebyśmy się zaczęli w nią zanurzać.